Oczywiście są i tam. Cześć. Jestem Izu. I co ja tutaj robię? Otóż zainspirował mnie do nakręcenia tego filmiku banan. A już wam mówię, o co chodzi. Na internecie można znaleźć bardzo dużo różnych domowych przepisów, domowy sposób na. Ja znalazłam przepis na lepszy, spokojniejszy i łatwiejszy sen, a jest to wywar z banana. I teraz tak, podobno wystarczy zagotować banana, dodać troszeczkę do wywaru z banana tej wody, troszeczkę cynamonu i przed snem po prostu wypić, co nam ułatwi lepszy sen. Nie tyle, co pozwoli nam lepiej zasnąć, ale poprawi nam jakość snu, cześć Wolku. I teraz tak, w skórce banana znajduje się bardzo dużo magnezu i potasu, co odpowiada za spokój naszych mięśni. Jeżeli człowiek jest zestresowany, to również traci ten magnez w sobie, czym skutkiem jest to, że gorzej śpimy. Mi się osobiście wydaje, że taki przepis, ten wywar, polega tylko na tym, żeby uzupełnić nasze niedobory magnezu i potasu w taki bardzo naturalny sposób, ale czy on działa, no to się dopiero okaże. A jeszcze tak wrócę, dlaczego tutaj jestem. Tak sobie pomyślałam, no po prostu, skoro lubię czytać takie rzeczy, no to dlaczego miałabym ich w końcu nie przetestować? A skoro testuję, no to dlaczego miałabym się z wami nie podzielić swoimi, nie wiem, refleksjami, jakimiś odczuciami, czy w ogóle warto czytać takie domowe przepisy, czy warto w ogóle z nich korzystać, czy są do niczego i zamieść je po prostu psu pod ogon. Dokładny przepis jest taki, żeby wziąć banana, odkroić jego końce, dokładnie go umyć, co tutaj naprawdę mi się wydaje, że to wchodzi bardzo dużo w grę całego tego przepisu, no bo nie wiadomo tak naprawdę, kto wcześniej dotykał tego banana, dlatego bardzo ważne jest to, żeby go porządnie umyć. Wlewamy wodę do garnka. Tyle wlewamy tej wody, żeby tylko przykrył nam tego banana w rondelku. Gotujemy tego banana przez 10 minut. Później zlewamy wywar, dodajemy cynamonu, gdzie cynamon tutaj też ma bardzo fajną rolę, bo reguluje poziom cukru w naszej krwi. Możemy także dosłodzić to stewią. Ja akurat stewię mam. Stevia jest bardzo fajna. To jest taki po prostu bardzo słodki krzaczek. Ja mam w tabletkach i stosuję stewię zamiast cukru. Może nie jest tyle smaczniejsza, co cukier czy słodzik, ale na pewno jest dużo zdrowsza. A więc tak, będę testowała to przez 3 dni. Niby w przepisie jest tak, że wystarczy napić się tego wywaru przed snem, ale mi się wydaje, że po jednorazowym spożyciu, no to niewiele nam to pomoże, no bo jednak te pierwiastki muszą się wchłonąć do naszego organizmu, muszą się zaaklimatyzować, żeby to miało jakiś sens, żeby to mogło normalnie działać i no, nie funkcjonować. Żeby to po prostu zaczęło działać w nas w środku. I za 3 dni spotkamy się znowu i powiem wam, jakie mam odczucia. 3 dni jeszcze nie minęły, minęło jakieś pół godziny, ale wróciłam, bo chciałam wam pokazać ten wywar. Wywar, kurde, nie wiem, jakie mam się ustawić, to jest mój pierwszy filmik, także za wszelkie jakieś niedogodności przepraszam. Wywar wygląda tak, pływają w nim takie farfocle, ja go bardzo starannie i porządnie go przecedziłam. Niestety zwykłe sitko się nie sprawdziło, bo te wszystkie farfocle z powrotem wracały. Przecedziłam go przez czystą pieluchę. Aha, jeszcze użyłam do niego wody z dzbanka filtrującego. Także to wygląda już tak po dodaniu cynamonu. Bez cynamonu jest troszeczkę jaśniejsze i jeszcze widać, że paruje. Jest dopiero co świeżutko przyrządzony.
Spróbuję, jak smakuje. Powiem Wam jeszcze, co można zrobić z bananem po zrobieniu tego wywaru. Pachnie cynamonowo. Boję się trochę. Zobaczymy, jak smakuje. Smakuje jak cynamon z wodą. Nie no, jest trochę wyczuwalny ten banan tutaj. Przechowam. Wyszło mi w ogóle jego około pół litra. Będę go przez te dni testowania przechowywała w lodówce. I tak na, nie wiem, no, tak godzinę przed moim położeniem się już spać, wypiję taką jedną szklankę. I zobaczymy. Jeszcze mam tutaj banan. Mam stewię. Dosłodzę sobie. O. Niech ona mi się rozpuści i zobaczymy. No, no trochę lepiej. Tylko te farfocle mnie zastanawiają. Dlaczego powstały w ogóle takie błoto? Dobra. Mam tutaj też banana. Banan wygląda tak. Wydawało mi się, że on będzie bardziej taki rozklejony. Wiecie, tak jak smażycie banana, nie wiem, na grillu, to on też powinien mieć taką konsystencję. On jest dosyć jest twardawy nawet, ale jakbym go trochę mocniej przycisnęła, to przypuszczam, że żeby się po prostu rozpadł. Tak wygląda w środku. I podobnież również można go zjeść. Ja sobie tutaj przekroiłam taki krążek na pół i spróbuję tego. Można go zjeść ze skórką. O Jezu, dobra. Spróbuję najpierw samego miąższu, a drugą połówkę sobie zjem w całości. Zwykły banan. A teraz ze skórką. Ale fajnie chrupie. No, jest lepsze. Kurde, także nie wyrzucajcie tego banana, jak będziecie to próbować. Trafiłam na coś gorzkiego. No, ale nieważne, fajnie chrupie. No, a poza tym, no szkoda wyrzucić takiego banana, skoro przecież no, można go zjeść. Można zrobić jakiś mus z miąższu, jakąś papkę. Także myślę, że zawsze do czegoś się przyda. Dobra. No to teraz już na serio. Wracam za 3 dni i zobaczymy. I zobaczymy. Minęły 3 dni od eksperymentu. Eksperyment został już oficjalnie zakończony i przyszedł czas na końcową opinię. A moja końcowa opinia wygląda tak. Ja z racji tego, że jako tako nie mam problemów ze snem, no to wywar nie zadziałał chyba na mnie tak jak powinien. Tak jak mówiłam wcześniej, czy nie mówiłam, to powtórzę. Piłam wywar przez 3 dni, mniej więcej godzinę przed snem i to była taka 200 ml, taka porządna szklanka. I powiem tak, no oczywiście rano budziłam się jak zombie, jak co rano, ale jeżeli chodzi o samo zasypianie czy o komfort snu, no to nie zauważyłam żadnej różnicy. Wyglądało u mnie zupełnie to tak samo jak zwykle. Może gdybym miała jakieś problemy z zaśnięciem czy z zasypianiem, czy z budzeniem się nawet podczas snu, no to może miałoby to jakiś sens. Ale nie zauważyłam nic specjalnego, po prostu sen jak sen. Bez żadnych rewelacji, ale mam tutaj ciekawostkę, że wywar zadziałał na mnie w inny sposób. A już mówię Wam, o co chodzi. Miewałam dosyć bolesne skurcze w stopie przed podjęciem się tego wyzwania i byłam na kupnie jakiegoś preparatu magnezowego, żeby no, po prostu uzupełnić ten niedobór. I po wypiciu
tego wywaru, nawet nie po 3 dniach, tylko nawet już na drugi dzień zauważyłam, że już nie mam tych skurczy w nodze. Także no, coś chyba w tym jest. Także nie pod jednym względem na mnie zadziałało, natomiast zadziałało na co innego. Także to akurat myślę, że nie do końca można to tak patrzeć, że on nie zadziałało, tam jakieś bzdety, a nie brałam nic, żadnych tabletek na magnes, żeby było wszystko jasne. I jeszcze jedno. Aha, jeżeli jesteście ciekawi, czy miałam jakieś przygody żołądkowe albo jakieś inne przygody związane z piciem tego wywaru, no to powiem wam, że nie. Wszystko było w porządku, oprócz tego, że jakbym miała wypić to jeszcze jeden dzień, no to chyba bym już się nie odważyła. Z dnia na dzień ten wywar był już dla mnie coraz gorszy. Nie to dlatego, że się zepsuł, czy jakoś brzydko pachniał, czy cokolwiek złego się z nim działo. Po prostu mi nie smakował. Nawet jeżeli sobie dosłodziłam go stewią, no to było, wiecie, piję, bo muszę. Ale jakbym nie musiała, no to wcale bym tego więcej nie piła. No, także ocenę pozostawiam wam. Jeżeli chcecie sami się przekonać, czy to na was zadziała, mogę wam powiedzieć, śmiało, spróbujcie, nie bójcie się, dzięki! No. Także tyle. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, możecie zasubskrybować. Bardzo mnie to zachęci do tworzenia innych filmów. Mam kilka fajnych, myślę, pomysłów na różne serie, także piszcie, co wam się podoba. Oczywiście to, co wam się nie podoba, też piszcie. Pozdrawiam was serdecznie i pa, pa, pa.